Nowy Polski Ład, proszę Państwa, o najważniejszych jego założeniach będzie teraz mowa. Kto najbardziej zyska na planowanych rozwiązaniach i planach? No i od kiedy ogłoszony w sobotę program zacznie obowiązywać, zacznie być wprowadzany w życie? O tym wszystkim rozmawiamy już teraz z sekretarzem stanu, zastępcą szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, byłym wojewodą wielkopolskim też, co warto pewnie podkreślić, Zbigniewem Hoffmannem. Dzień dobry, panie ministrze, witam bardzo serdecznie. Witam Państwa, witam panie redaktorze. No trzeba powiedzieć, że ładnie Państwo namieszaliście z tym ogłoszeniem Polskiego Ładu, bo nawet najbardziej chyba krytyczne wobec rządu media opozycji przyznają, że PiS idzie po władzę na kolejne lata. No bardzo trafnie pan to redaktor ujął, aczkolwiek naszą intencją nie była prezentacja programu wyborczego czy programu stricte politycznego, ale zaprezentowaliśmy, no nie boję się powiedzieć, wielki program społeczno-gospodarczy na najbliższe lata, ale też zwróciłbym uwagę, że to jest coś więcej niż program. Myślę, że należy to postrzegać jako, Polski Ład należy postrzegać jako nową umowę społeczną, która jest adresowana do wszystkich Polaków i ma w nieodległej stosunkowo perspektywie zapewnić, i tutaj znowu używam świadomie mocnego słowa, prawdziwy skok cywilizacyjny. Dlatego, że wszyscy chcielibyśmy, żeby w Polsce, i stąd być może te, jak pan redaktor chciał powiedzieć, w miarę przychylne komentarze, niekoniecznie nam przychylnych mediów, wszyscy chcielibyśmy w Polsce mieć jak najlepsze warunki do godnego życia na takim poziomie europejskim. Zresztą pan prezes Kaczyński, który inaugurował jakby tą konferencję poświęconą prezentacji Polskiego Ładu, właśnie od tego rozpoczął. Powiedział, że Polski Ład musi się opierać o takie fundamentalne wartości ważne dla Polaków, czyli Polska sprawiedliwa, Polska równych szans. On musi być bardzo głęboko osadzony w naszej tradycji i kulturze. Musi też zapewnić nam w pewnej nieodległej perspektywie życie na poziomie europejskim. To skoro również pan minister zwrócił uwagę na krytyków, to ja jeszcze troszeczkę przy nich się zatrzymam, bo oni też rozdziawili buzię i na przykład 12 tysięcy, bo chciałbym porozmawiać o szczegółach, 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko. No właśnie ten pomysł zyskuje jakiś taki powszechny przyklask, mam wrażenie, właśnie również u krytyków rządu. Już nie będę cytował ani gazety, ani redaktora, no, ale może warto wyjaśnić, chociaż o co w tym planie chodzi. Nie cytujmy gazet, może żeby nie promować jakoś tak szczególnie. To znaczy, panie redaktorze, znaczy to jest rzeczywiście bardzo ambitne wsparcie dla polskich rodzin, ale przypomnijmy już kolejne. Być może ta nuta sympatii, bo ja bym jednak troszkę sprowadził na ziemię to, że nasi oponenci są entuzjastyczni. Bardzo bym tego sobie życzył, ale że oni są w tej chwili entuzjastycznie nastawieni na naszych propozycji. Natomiast myślę, że ta w miarę racjonalna i obiektywna po prostu ocena wynika z tego, że my jeżeli coś deklarujemy, to po prostu realizujemy i ten obszar prospołeczny, społeczny, prorodzinny, jakby tego nie definiować, no to niewątpliwie to jest taki sztandarowy element naszych rządów, także naszej drugiej kadencji. No nadal oczywiście tym sztandarowym programem pozostaje Rodzina 500+, ale rzecz jasna naszą ambicją jest dalsze wspieranie polskich rodzin, dlatego chcemy wprowadzić ten dodatkowy instrument finansowy w wysokości nawet do 12 tysięcy złotych. Ja chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć, pamiętamy, że kiedy wdrażaliśmy, jeszcze jako wojewoda miałem też zaszczyt to robić na terenie Wielkopolski, wprowadzaliśmy program 500+, no to odzywały się delikatnie mówiąc różne sceptyczne opinie, że no, pieniądze będą marnowane i tak dalej. Oczywiście to się okazało wierutną bzdurą. W przypadku tych 12 tysięcy to pamiętajmy, że to rodzice, tak jak w przypadku zresztą 500+, będą mogli bardzo elastycznie decydować, wykorzystywać, pokrywając koszty opieki nad drugim, kolejnym dzieckiem między 12 a 36 miesiącem życia. I to właśnie rodzice będą decydowali, czy chcą na przykład wypłacać te środki przez rok w wysokości, nie wiem, 1 000 miesięcznie, czy po 500 zł przez 2 lata. Więc jakby tutaj znowu kluczowa, decydująca rola należy do rodziców, tak jak w przypadku 500+. Chociaż, ale a że tylko, panie doktorze, dokończę, jako że 500+ okazał się, no, nie wiem, czy nawet można użyć określa sukcesem, wielkim sukcesem, ale przecież to jest sukces polskich rodzin, to jest sukces Polek i Polaków, no to najwięksi sceptycy musieli to w końcu przyznać, więc ja sądzę, że mam taką przynajmniej nadzieję, że ten ograniczony krytycyzm wynika jakby z tego, że udało się w sposób profesjonalny wdrożyć program 500+, i teraz uda się profesjonalnie wdrożyć ten tak zwany kapitał opiekuńczy. Bo na ten problem demograficzny, który jest oczywisty i właściwie dominujący tutaj nie tylko w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle, prawda, w Europie, ponoć jeszcze większe znaczenie niż to rozwiązanie 500+, będą miały te propozycje dotyczące polityki mieszkaniowej i kredytowania też tych rozwiązań. Z całą pewnością, no tak jak pan redaktor powiedział, no program rzeczywiście 500+, wszystkie programy społeczne jak najbardziej, natomiast pamiętajmy, że rzeczywiście ten problem demograficzny, no to jest program, z którym boryka się no Europa co najmniej, żeby nie powiedzieć świat, i to rzeczywiście jest, tutaj trzeba za wszelką cenę szukać, po prostu w interesie narodu, przetrwania narodu trzeba szukać wszelkich możliwych sposobów, żeby sobie z tym problemem poradzić. Rzeczywiście ten czwarty punkt, no bo może powinienem to też powiedzieć na początku i zrobię taką uwagę w tej chwili, że Polski Ład opiera się na 5 filarach. To jest właśnie plan na zdrowie, 7% PKB na zdrowie, obniżka podatków, bardzo ważny przecież element. Trzeci to są inwestycje, które wygenerują około 500 000 miejsc pracy. Czwarty właśnie to, o czym powiedział pan redaktor, mój dom, mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 metrów kwadratowych. I piąty wreszcie to są emerytury bez podatku do 2 500 złotych. Natomiast wracając też do tego no, czwartego elementu, czyli tego czwartego filaru, mieszkanie bez wkładu własnego, mój dom 70 metrów kwadratowych, bo tak się to w tej chwili nazywa. Tak. No to jest oczywiste, że zależy nam bardzo na tym, żeby po prostu jak najwięcej Polaków miało stabilną sytuację mieszkaniową. Dlatego chcemy uruchomić właśnie program Mieszkanie bez wkładu własnego. Gdyby tak bardzo w telegraficznym skrócie powiedzieć, na czym to ma polegać, no to tak, no, państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40% do kwoty 100 000 złotych przez okres maksymalnie 15 lat. Oznacza to tyle, że posiadając zdolność kredytową nie trzeba będzie po prostu wykładać własnej żywej gotówki na zakup mieszkania. Ten instrument będzie skierowany do osób no, pomiędzy 24 a 40 rokiem życia, no, które po prostu nie mają, mimo że ciężko pracują, ale nie mają wystarczających oszczędności do pokrycia wkładu własnego. Bardzo ciekawym elementem jest ten mój dom 70 metrów kwadratowych, bez zbędnych formalności. No wiadomo, jak to w tej chwili wygląda, tak? Budowa domu, nawet powiedziałbym takiego domku rekreacyjnego, to jest już skomplikowany proces. Natomiast no tutaj to będzie po prostu budowa domów mieszkalnych bez pozwolenia, bez kierownika, bez książki budowy, a więc to też wskazuje na bardzo duże oszczędności, że tak powiem, w zakresie kosztów. Tak, no i problemy jest szansa, że rozwiąże z zaległości no, z kilkudziesięciu lat tak naprawdę. No otóż to. Jeśli wolno, panie ministrze, bo tak, chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się przy kwocie wolnej od podatku. Otóż w marcu tego roku Borys Budka, Rafał Trzaskowski z Platformy mówili tak, praca w Polsce musi się opłacać. Zaznaczali, że kwota wolna od podatku jest w Polsce śmiesznie niska, od 12 lat nie była podnoszona, więc trzeba to zmienić i tak dalej. Teraz, kiedy zostaje ta propozycja przedłożona przez premiera Morawieckiego, mówią tak, to zarzynanie samorządów i alarmują, że zmiany podatkowe bardzo mocno uderzą w miasta i gminy. Znaczy, panie redaktorze, zanim powiem na temat tych naszych propozycji w zakresie rzeczywiście obniżki podatków, no to no tutaj muszę sobie pozwolić na pewną uwagę o charakterze politycznym, to znaczy bardzo oględnie i dyplomatycznie powiem, że w moim głębokim przekonaniu projekt polityczny pod nazwą Platforma Obywatelska dobiega końca, co mnie skądinąd, nie ukrywam, nie martwi, ale mówię to też w kontekście tych, nazwijmy to, oględnie mówiąc, sprzecznych wypowiedzi liderów tej formacji. No ale cóż, jeżeli jedynym pomysłem na Polskę jest antypisizm, czy generalnie kontestacja legalnie wybranej władzy, no to tam nie ma programu. Zauważmy, że chyba Platforma jest w tej chwili, nawet na pewno, jest jedyną formacją funkcjonującą na polskiej scenie politycznej, która tak naprawdę programu nie ma. A jeżeli ma jakieś zręby programu, to one są tak często zmieniane, że no miły Bóg, no mnie się osobiście, który jednak śledzę siłą rzeczy czy polityczne, trudno zorientować, który z tych, no pan redaktor przed chwilą przytoczył, tak? To są wypowiedzi właściwie sprzed kilku miesięcy. One się zmieniają. Znaczy ja mam odparte wrażenie, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przedstawia pewne propozycje programowe dla Polaków, no to nawet jeżeli one są obiektywne, tak jak w przypadku Polskiego Ładu, obiektywnie dobre, no to Platforma i tak to będzie kontestować. No to widać też, te problemy widać jednak w sondażach, bo można by powiedzieć, że jeden, drugi sondaż, no to jest jakaś tam pomyłka czy błąd socjologiczny, ale jednak jak już się powtarzają, a nawet już brzuchem po dnie szarpią, czyli 12% poparcia uzyskują, to już stawia, to już są poważne pytania o przyszłość tego ugrupowania, zwłaszcza w kontekście na przykład dzisiaj decyzji, bo już nie mówię o wyrzuceniu ostatnio 2 posłów, ale to też chciałem przy okazji skorzystać z możliwości rozmowy z panem i poprosić też o komentarz, no w kontekście też odejścia dzisiaj Róży Thun, jednak no jakiejś twarzy Platformy Obywatelskiej. Myślę, panie redaktorze, że to jest bardzo wyraźny sygnał, no po prostu lawina ruszyła, tak? To znaczy, czy mechanizm kuli śnieżnej już działa? Mógłbym powiedzieć, że pewnie niektórzy politycy się już ewakuują, ewakuują się już z tej formacji. Z większym refleksem po prostu. Tak, ja nie chcę być tutaj złośliwy oczywiście wobec kolegów z opozycji, ale ja bym może powiedział w ten sposób, że to już legendarne głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy, w którym Platforma wstrzymała się od głosu, myślę, że to był taki nie tylko symboliczny koniec koncepcji totalnej opozycji. Trudno mi powiedzieć, czy politycy Platformy to zrozumieli. No, mam co do tego duże wątpliwości. No marszałek Grodzki chyba nie. No marszałek Grodzki na pewno nie, ale ze strony pana marszałka to już jest jakiś rodzaj obstrukcji. Bym powiedział, że wystawił wam piłeczkę nawet, żebyście mogli teraz ten temat i tą partię już grillować przez najbliższe dni. No właśnie, więc z drugiej strony powiedziałbym tak, że jako przedstawiciel formacji rządzącej no mogę się tylko cieszyć, że mamy tak momentami groteskową opozycję, ale mówiąc już tak bardzo poważnie, to jednak w każdym szanującym się państwie demokratycznym no musi być obecna, racjonalna, propaństwowa i sensowna opozycja. Tak? Panie ministrze, no nie da się w kilkanaście nawet minut opowiedzieć o całym Polskim Ładzie, a do tego jeszcze skomentować bieżącą politykę, ale chociaż zaczęliśmy, natomiast chciałem zapytać na koniec jeszcze króciutko o to, od kiedy w ogóle te ogłoszone w sobotę propozycje zaczną obowiązywać, kiedy będą wchodzić w życie, jak to będzie wyglądać. To znaczy, panie redaktorze, to jest oczywiście mnóstwo ustaw, mnóstwo projektów ustaw, ale no wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że my będziemy już wczesną jesienią de facto w Sejmie nad tym pracować i uchwalać. Ja tu jestem optymistą. Szacuje się, że to może być około 100 ustaw nawet. Nie wiem, nie chcę w tej chwili tego rozstrzygać, ale jeżeli my występujemy z propozycjami, to znaczy, że mamy to już przygotowane i opracowane, więc tutaj proszę się nie niepokoić i też do słuchaczy mówię, do państwa, proszę się nie niepokoić. Ja myślę, że już pełną parą rzeczywiście w miesiącach wczesnojesiennych Sejm będzie na tym i Senat także będą na tym pracować. A rozwiązania podatkowe już od przyszłego roku? No wiele na to wskazuje, jak pan redaktor no, mimo wszystko da mi sekundę, bo to warto powiedzieć rzeczywiście o tych 30 tysiącach, no bo powiedzmy, że to jest faktyczny brak podatku w ogóle od płacy minimalnej, tak? To znaczy kwota wolna od wysokości 30 tysięcy, to tak to de facto wygląda i też być może wobec sceptyków, bo przecież oni także gdzieś komentują rzeczywiście nasze propozycje, że Polski Ład w tym właśnie kontekście podatkowym to on jest korzystny lub neutralny dla 90% podatników, a na zmianach zyska 95% emerytów i rencistów. Czyli 18 milionów Polaków zyskuje na zmiany. Bardzo panie ministrze dziękuję za znaleziony czas i za rozmowę. To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko. Dobrego popołudnia. Sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.